Witajcie, kolejny odcinek Skyrim. Lecimy dalej. Próbujemy z tej strony dostać się. Zobaczymy. Tam w poprzednim są Feraldon, tak? Ona się Feraldon nawizowała. Nie wiem, czy ja już zawaliłem, może też. Tam walka była, pospieszyłem się. Zobaczę jeszcze, wczytaj grę. Czy to w ogóle mam jakiś zapis przed tym? Zobaczmy. Pokaż wszystkie zapisy. No nie wiem, jaki ostatni był save. 12:19, może da radę, ale chyba. Chyba nie. Niby to save mamy, ale. Dobra, nie będę. Idę dalej. To chyba z tej strony, tylko spróbuję tak polecieć. Chyba nie wejdę, albo może tak, nie wiem, ale idę sobie. Idę sobie, mamy czas. Najwyżej wampirem skończę, jak się uda questy. Bo tutaj nie było, ale tutaj to kurde na górę podejdziemy. No kurczę, nie podejdziemy. Normalnie to jest masakra. Nie wiem z której strony. Na górę Antor może dotrzemy, nie? Próbujemy. No może jednak z tej strony, tak? O. No nie wiem, nie wiem. Tu widzę takie przejście. Tędy może, nie? Tu kopalnia, można się przenieść, sprawdzimy. A może się mylę? Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. No co, tutaj podejdę? Podejdę, może tędy. Dobra, tędy wejdziemy. Czyli dobrze poszedłem. Tu co mamy? Coś tu mamy? Kolejne ścieżki, nie? Może trzeba tędy. Tu pewnie dojdziemy. Ta, do góry Antor. Dobra, lecimy wcześniej tu. No, jesteśmy. Tu też był quest.
No ale podkrywamy najpierw. Kurczę. Spore to. Co my tu mamy? Kaplica Azury. Kurczę, znowu ci magowie. Tam zginę. No. Tu już biją, nawet mieczyk za słaby. Co? Kurczę, naprawdę? Poważnie? Nie zasejwowałem? Super, świetnie. Rewelacja. Masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądryś. Pójdziemy do zamku. Skąd... Kurde, zapłaciłem. Co ja nacisnąłem w ogóle? Co ja nacisnąłem? Okej. Okay. Zyłek czarodnika. Kurczę, tam trzeba uważać na tych magów. Tak, to jest z tej strony i tak źle poszedłem, wiem. No, chciałem tutaj się dostać. Kurde. Już mam to odkryte, dobry jest. Kurde, nie mam. Wszystko się miesza. Dobra, wracamy. Góra Antor, przecież nie mam pewnie, tylko wszystko się tak wydaje, że już odkryte. Bardzo ładne, pięknie. Kamienie. Zabili konia. Kurde, nie wierzę.
No dobra, to trzeci raz. Jak się przeszukuje? Pewnie kilof. Ze światła w grobie. Azura przewidziała twe przyjście. To nie ciekawość, lecz przeznaczenie cię tu przywiodło. No i co? Fajnie, co mam teraz zrobić? Azura zesłała na mnie dar jasnowidzenia. Na długo przed twoimi narodzinami miałam wizję, jak wchodzisz po schodach tego ołtarza. Wybrała cię swym czempionem. Wiem, że to dla ciebie zaskoczenie, ale nie martw się. Wszystko toczy się zgodnie z planem. Udaj się do fortecy zagrożonej wodą, lecz wodą niedotkniętej. Wewnątrz znajdziesz elfiego maga, który potrafi sprawić, by najjaśniej... Wiem, że to zawiłe, ale znaki Azury nigdy się nie mylą. Sądzę, że może chodzić o zimową twierdzę. Spytaj tam o elfiego zaklinacza. No właśnie. To jest wykonane, ale teraz co dalej? Jest jak ja muszę tam dostać? I zmierzchu. Czarna gwiazda. Azura widzi przyszłość i kieruje ku niej swych wyznawców. Dobra, są kolejne questy. Zbudował je mój lud, Dunmerowie. Uciekliśmy z Morrowind prawie 200 lat temu po wybuchu Vardenfell. Ci z nas, którzy byli wierni Azurze, otrzymali dar wizji. Cała historia. Dzięki temu opuściliśmy wyspę. Ale teraz Kroos, nie wiem, jaki pierwszy był w tym roku, ale bardzo dawno. Jest wyrazem podziękowania. 80 lata chyba jeszcze. Żebyśmy nie zapomnieli, że nad nami czuwa. Tak, na początku byli też inni, ale wizje Azury poddały ich wiarę ciężkiej próbie. Nie chcieli znać własnej przyszłości i po kolei odchodzili. To wszystko zostało już przepowiedziane. Reszta zostanie ujawniona... Dobra, czyli ona dała tylko questy. Dlaczego wtedy mnie atakowała? Czy to ona, czy ktoś inny? No okej. Nic mi się złego nie stanie. Ponieważ żyję w cieniu mądrości Azury. No to jest zadanie dla tej chyba tutaj z tej twierdzy, nie? Tych magów.
Czarna gwiazda. No dobra, ale to są zadania poboczne i można to zrobić po fabule. Też tak, taka prawda. Może pójdziemy od razu teraz na tego szczura, no. Chyba tak zrobię, bo tutaj z exploration jest niezły. Chyba, że jeszcze do tej gwiazdy zobaczymy. Odkryjemy ją. Do tej góry Antor. Tu jeszcze spróbuję się dojść. Koń się zagubił. Pomocnik także. Wszystko tutaj podobne. Kurczę, nawet tutaj chcę wejść, nie? Ale tu nic nie ma, no. Tylko widoki. Kurczę, widoki są fajne. No i co to jest przed nami? No właśnie nie wiemy, co to jest. Też by warto odkryć, nie? Najpierw góra. No ale widać jakoś fort jakiś mały, ale jest. Też trzeba odkryć. Czyli warto było podejść, zobaczyć, nie? Co się kryje. Nie no, wszystko tu odkryć to masakracja. Na pewno dużo godzin. No ale fajnie tak zwiedzić, no za 200 godzin. No tu są te kamienie. Dobra, spadły. Tam wtedy zabiły konia, nie wiem czy ten koń żyje. No, czytałem, no to musi być. To tutaj, tędy, dobra. No straciłem trochę czasu, a to nic. Lecimy dalej z odkrywaniem Skyrim. No tak, rozgrywka, nie? Jest taka monotonna, nie ma takich jak w dzisiejszych grach modelu walki, niestety. W tamtym czasie nie było, 11, no rok dopiero zaczynali. Coś lepszego niż tylko ciach, ciach. W sumie to samo jest, tylko lepsza animacja. Jakieś kombosy powinny być w walce. Dobra, co teraz? Może zasejwuję. Aha, smok! O kurde, nieźle. Tutaj smok mnie zaatakował. Góra Antor, gdzie jesteś? Schowam się. Coś mi to da? Dobra, atakuję lodem, tak? Uciekłeś? Dobra, tutaj się można chować. Łukiem go. Ten łuk coś daje na smoka. Trochę dostaje. Niecelność straszna. Teraz. Dawaj, dawaj, dawaj. Słabo, słabo.
Ale powoli dostanie może. Kurczę, z daleka jest ciężko. Trafić. No. Dobrze. Padniesz na tego. Zaraz będziesz gryźć glebę. Nie wiem, czy on w ogóle ląduje na ziemi tutaj, czy nie. Widać, że nie bardzo. Dawaj teraz. Jeszcze kilka razy. Dobra, ucznictwo. Oraz mam jeszcze jest. Nie wiem, czy ja mam niewrażliwość jako wampir. No to jego zimno, być może. No, tutaj gdzieś poleciałeś, tu jesteś. Zobaczymy, co tutaj. On tam na górze jest. Lód, lodowa postać, super, tu słowo, dobra, okej. Dobra, i teraz co z tym trzeba? Czy ja mam to w ogóle w magii, bo to słowo, to ja nie wiem, co to było, krzyki? Nie. Słowo, czyli teraz trzeba... Nie wiem, co ja to robiłem wtedy. Dobra, trzeba smoka wykończyć. Albo mnie. Miałem niewrażliwość. No i dobrze. Nic nie dostaję. Tylko, że strzał nie mam. No dawaj. Teraz. Siedem strzałów. Nie zdążę. Rozerwę cię na kawałeczki. Dobra, teraz dostaniesz. Dostaniesz albo nie. Dawaj, dawaj. Okej, żołnierz. Dobra, kolejny zapisek, jak przy takim śmiejcu znany Burantur. Dobra, to był quest, okej, w porządku. No i Malur Selot, okej, rozumiem, możemy się cofnąć. On był w tej pierwszej chacie chyba tam. No to zobaczymy, czy się cofniemy. Kości weźmiemy. Duszę. No, dobra, jakoś poszło. Ale to jest... To nie było zadanie. To było zadanie oczywiście, dlatego... Tego, jeszcze zobaczmy. Dlaczego tu zawsze mogę już szybko podróżą? Tak, tak, okej. I to na dół później, ale to... Jeszcze odtąd pewnie. Tak, tu też nie byłem. Czyli odtąd będziemy. Bo ten nie jest odkryty. Mhm. Dobra, a do niego to...
Zimowa twierdza, czeka ode mnie twierdza zimowa. Może zakończymy zadanie, zobaczymy co nam dał w nagrodę. Dom Jarlon tutaj był? Mam nadzieję, że nie zamierzasz sprawiać kłopotów. Co mogę robić? Strażnik. Kiedy mężczyzna podchodzi ten do strażnika z wyciągniętą dłonią. Malur Celot. Dobra, okej. Niech otoczy cię światłość Azury. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Co ja oto dostanę? Nagroda. Bezpiecznej podróży. Ile złota dostałem? 500 czy 5000? To 500 zł. Moje fajne. Tak dobra. Naprawdę to nie znam nikogo z akademii. Może każdy. Dobra, tak myśli, do niego wykonaliśmy ten mini quest z tym smokiem. Więc teraz jeszcze raz spróbuję z tą. Tutaj z nią. Żeby nas puściła, ale ja już chyba z nią, jak walka była, to. To jest koniec, nie? Nie wiem. Witaj w Akademii Zimowej Twierdzy. A nie, jeszcze raz, spokojnie. Jestem Faralda, jedna ze starszych czarodziejek. I co tutaj Mam odpowiedzieć, nadzieję, bo że to też jest ważne. Mam nadzieję, że twoja podróż do Zimowej Twierdzy nie była dokuczliwa. Muszę cię przestrzec, że jeśli jesteś... Jeśli jednak szukasz czegoś więcej, chętnie ci pomogę. To żadna tajemnica, że od dawna niesłusznie oskarża się nas o wiele rzeczy. Mieszkańcy Skyrim wolą czasem wydać osąd, dlatego musimy dbać o nasze bezpieczeństwo. Tak się zapytamy. Może, ale co chcesz tam znaleźć? Kurczę, no ja nie wiem, cztery do odpowiedzi, raz, dwa, trzy, cztery. No i którą mam odpowiedzieć? Dobra, sobie w razie czego jest. Pragnę naginać wołem tych, którzy mi otaczają. Nie. Może to. Spróbujemy. Albo Arteriusa. No nie wiem, którą. Rozumiem. Zapewniam cię, że ta moc istnieje. Władaj nią należycie, a niewielu będzie mogło się oprzeć. Może mi za tym, bo on tutaj ma jakiś czar chyba. Zdaje się, że Akademia ma to, czego szukasz. Pytanie, co ty możesz zaproponować Akademii? Nie każdy może wejść do środka. Trzeba najpierw wykazać biegłość w sztukach magicznych. To taka mała próba. No tak, okej. Przekonaj, tak, ale ja mam słabą tą. Muszę przejść test, bo ja nie przekonam jej. Perswazję mam słabą, nie? Przejdę twój test. Doskonale. Zaklęcie strachu ocaliło życie wielu magów iluzji. Pokaż swe umiejętności i rzuć je na tę pieczęć na ziemi. No właśnie. Czy ja mam jakąś magię? No mam. Nie znam tego zaklęcia. Kurczę, no nie wiem co odpowiadać. Nie? Cóż, jeśli sądzisz, że potrafisz o, to tak, robić, o, tak. Kupię, chętnie oddam ci to za 30 sztuk złota. Możesz też spróbować szczęścia u jednego z nadwornych czarodziejów w Skyrim. Oni też sprzedają zaklęcia. Proszę bardzo. No dobrze, teraz dami. Chętnie zobaczę, jak je rzucasz. Okej, rozpoczęto trudne początki. Strach dodano. Rzuć zaklęcie strach. Gdzie ja mam tą magię? Tutaj. Co to mam? Gdzie mam ten strach? Tu nie to jest, to nie to. Czempion nocy też nie. Krzyki. Nie. Zaklęcie, strach. Zniszczenie. To nie to. Strach jest, dobrze. Biorę to. Ulubione. Okej. Okay. Strach. Gdzie mam to rzucić? Tutaj? Kurde, boję się. To nie to jest. Bez mocy można tylko raz dziennie. Kurde. Brakuje magii.
To jest moc. Kurczę, tutaj. No jak mam to rzucić? Nie no, przecież to jest leczenie, a ten strach mam w prawej, w lewej ręce. Brakuje ci magii. Dobra, no to może prześpimy się. No. Ile? Tyle wystarczy. Ja mam to rzucić tutaj. Tylko raz dzień już nie ma. Na co mam to rzucić? Dobra, prześpimy się. Na to tutaj bramy iluzji czy nie? Nie wiem. Już nie mogę drugi raz. Tu mam to rzucić czy tu? Tutaj klucz. Tak, na pewno. Czy przy niej to rzucisz? No nie mam pojęcia, no. Czy tu? Tu? Rozdzielnie jeszcze. Nie no, musimy wejść. Ale to nie, to przy niej jest na pewno. Muszę rzucić tu gdzieś, no przecież to niemożliwe, żebym tutaj, nie? Co to jest w ogóle? Tu jest ona, rozmawia, tu? Tu może? Dobra, jeszcze raz. Prześpimy się. Poczekajmy. Akademia jest ważną częścią Skyrim. No dobra. Choć niedocenianą i niezauważaną. Zrobiłem czy nie? Może zimowa twierdza ma już za sobą dni chwały, ale Akademia wciąż istnieje. Tak. Jeśli pomyślnie przejdziesz próbę. Co mam zrobić? Przecież rzucam. Jak przekonam, to nic nie. Nic o tym nie wiem. Nie. Przejdę twój test. Doskonale. Zdaje się, że masz zaprezentować mi swe umiejętności, nie? Jak ja mam to rzucić? Dobrze, jak chcesz. Nie, jak to? Tak, jeśli pomyślnie przejdziesz próbę. Przejdę twój doskonale. Test. Tak, zdaje się, że masz zaprezentować mi swe umiejętności, no prawda? Jak to rzucić? W porządku. Co to w ogóle jest? Pomimo niezbyt restrykcyjnego charakteru Akademii, niektóre rzeczy są zabronione. Dobra, spokojnie. Gdzie ten... Dostałem strach. I muszę to rzucić. Kurde, jaka tu mechaniki są normalnie. No i mam. I wybiorę to. Użyj R2 lub... Aha! Może to to chodzi. Aktywna. Dobra, teraz to muszę poczekać. Mam w dwóch rękach może teraz. Dobra, zobaczymy. Poczekajmy jeszcze.
Nie, no trzeba wejść do tej akademii, tu nie ma wyjścia. No ona jedyna jest. Brakuje ci magii. Przecież mam całą magię. Za murami akademii kryje się olbrzymia wiedza. Kurde, mam jakiś, żebym się napił? Gdzie ja mam magię? Gdzie to pokazać? Czemu mi tylko dwa, nie pokazuje pasek magii? Brakuje ci magii. Dobra, mam w przedmiotach magię, jakiś potionek. To mam. No i gdzie mam to rzucić? Kurde, tu? Jak mi brakuje magii? Jak może mi brakować magii, jak przecież przed chwilą wypiłam? Akademia jest ważną częścią. Normalnie. Nie, to już mi magii brakuje teraz. Kairin, choć niedocenianą i niezauważaną. Dobra, brakuje mi magii. Zróbmy poziom. Magia. Kurczę, może poważnie? Może rzeczywiście coś trzeba zrobić, ale to co to da? Zobaczmy, co mam w tej magii. Broń nie, broń dwuręczna to jest. Przywracanie, zniszczenie, przywołanie, iluzja. To jest ta magia? Jeszcze umysł. Dobra, rozwinę sobie moją jednoręczną, nie, broń też pewnie nie rozwinę. To już jest zrobiona. To już zrobiona. Wymaga 50, mam 47. Czyli nie zrobię. Kurde, gdzie mam tą magię, no? Cholera, szkoda, nie? Czytaj, gdzie mam jakiś teraz load? Kurde, brakuje mi magii. Może zimowa twierdza ma już za sobą dni chwały, ale akademia wciąż istnieje. Super, zrobimy, tylko nie wiem, no jak to się robi z tą magią. Za murami akademii kryje się olbrzymia wiedza. Brakuje mi magii. No przecież mam ten strach. Uczeń, kość 134. Aha, to ja mam 100, tak? Kurde, poważnie. 134 magii mam. Znaczy 134 potrzebuję. Normalnie. Może i tak, no. Sprawdźmy jeszcze to. A ja mam magię 100, no to rozumiem, to chyba dlatego, dobra. Magia, teraz ile będę miał? 110, masakra. Nie wejdę. No tak, chyba tak. Dobra, w porządku. Później się to dokończy. Niestety, będziemy musieli teraz iść na... Tak mi się wydaje, no może się mylę. No ale pójdźmy teraz na te zadanie główne, powiedzmy, robić. Później się zrobi. To chętnie wszedłbym tutaj do tej zimowej twierdzy. No ale jak nie, no to pójdźmy na zadanie... To nasze. To też jest dobre, no. Tylko tu trzeba dojść. A tutaj też musimy dojść do tego zadania. To jest zadanie
O, to też mam i to ten szczur cały. Gdzie to jest? Tutaj. Szczur zapędzony w koło. Pomoc z Brynfoldem. No muszę się tam dostać, no. Do Brynfolda muszę się dostać, więc zróbmy. Jak najbliżej. Pomoc z Brynfoldem. Co mam najbliżej? Ruiny, tak. No i musimy przejść tutaj, no. Będziemy robić tą fabułę na razie. No chciałem zrobić, ale kurczę, jak mam samą magię. Nieźle, nie? Brakuje ci magii. Dobra, no tak, no. Teraz już, kurczę, trochę rozumiem. Weźmy łuk. Pokażę ci prawdziwą. Dobra. Smok jest? Dobra, jeszcze jednego ciachniemy. No ciężko jest celować smoka z odległością, jest szybki. Naprawdę ciężko jest. Dawaj, dawaj. Strzały tylko marnuje, nie ma sensu. Nie chcę wampirzego uwodzenia. Tak zrobimy. Dlaczego to mi do strachu od razu przypisało? Mogę to skasować? No bo to dwa, że niby przypisuje, tak? Że na dwie ręce ten strach. Super. Kurczę, a może... Może mógłbym inne zaklęcie rzucić? Też nie spróbowałem. No pewnie, że nie, że może. No nie wiem, dobra, okej. Idźmy... Idźmy w stronę... Tutaj, co mówiłem, to też zbadano wieżę na obu z cesarskich. Okej, to już tu byłem. Zbadano. Tutaj nie wszedłem. Dobra, ale idę tędy. Ustawmy sobie znacznik. Jak można. Nie można. Ten... No, to można. Powiedzmy. Dobrze, w tą stronę. Niż z Draugrami. Bandyci okay. Przynajmniej wiedzą, kiedy umrzeć. Wymerski mechanizm. No też coś z tym pewnie związane, nie? Jakieś astralne coś. Do gwiazd może. Idziemy. Dzień jest fajny. Wszystko ładnie wygląda. Nie trzeba było tu przyłazić. No dobrze, zwiedzajmy, idźmy dalej. Thank you.
Jak śnieżny pająk. A tu wiosna nastała. Czy idziemy dobrze? Dobrze, dobrze. Tu nie byłem. Kurczę, tutaj nieźle gra wygląda. Super. Idziemy, okej. Dojdźmy chociaż trochę do tego celu bliżej, ale tutaj jest... Tu jest na dole kolejna osada. No dobra, może najbliżej to ją... Obudźmy ją, żeby była podróż. Kurde, jak to wygląda fajnie. Czy ja tu byłem? Czy to jest ta, co... A, to jest chyba ta, co mnie tu zabijali. Warownia Trevi. Nie, odkryto, to ja tu nie byłem. Ja tu nie byłem. Ale niech będzie odkryto i lecę dalej. Widzę, że może być ciężko. Tutaj jest pięknie. Kraina super. Woda, drzewa, nie? Niebo i ten kontrast, i oświetlenie. Słońce plus góry. No, to chyba ten Skyrim to najlepiej wygląda teraz. Nie wiem, inna rzecz, że ja HDR włączyłem. Jeszcze na PS Pro sprawdzam, jak to wygląda. Ale to nie ma boosta na Pro, ale to jest gra z PS4, więc może trochę lepiej wygląda. Zobaczymy. Okej. Tutaj jakaś chatka też. Pokazuje mi. Nie no, przecież tutaj znów gigant teren. Te brzozy. I poroże tylko. Co go zabijać? Poroże. Wartość 2. Dziczyzna też. Skóra jelenia wartość 10. Hej. Nie ma co, no ale trzeba, nie? Żeby... Level. Kto to? Dobra, zaczyna się. Pajączek. Kurde, mogę przegrać. Tak. Odkryjmy tutaj. Widzę chatkę jakaś. Dotarliśmy. Szkrotny dom odkryty. Jeśli jesteś tu w interesach, to do rzeczy. Jeśli nie, wynoś się. Dobra, to jest kupiec. Słuchaj, ja tu tylko pilnuję. W środku znajdziesz to, o co ci chodzi. Przychodzisz po skumę? Nie ma. Z innej strony, w aha. Środku znajdziesz klapę, a okay. Za nią to, czego szukasz. Dzień dobry. Szczur pieczony. Jak kupujesz, to właś. Jak nie, szczur pieczony. Zjeżdżaj. Kupuję. Jak kupujesz, to właś. Jak nie, to zjeżdżaj. Blokowanie za książkę? No chcę kupić. Zwęglony ślizgacz. Nie podobają mi się twoje oczy. Źle ci z nich patrzy. Tak jest. Dziękuję. Czołem. Jeśli chcesz się naszprycować, to właściwe miejsce. Zejdź na dół przez klapę w podłodze. Okej. Na dół przez klapę w podłodze? Tutaj. Dobre. Kurczę, to jest
No to jest świetne akurat. Stój! Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. Wejdź i zachowuj się. Idź już na dół i nie zawracaj mi głowy. Kurczę, co oni? Oparami się. Witam, witam. Chyba nie widziałam cię tu wcześniej. Odurzają. Możesz zrobić u mnie zakupy, a potem pójść do dowolnego pokoju. Kurczę, odurzymy się. Normalnie odurzymy się. Wyglądasz nie najlepiej. To ty nie wiesz? Jesteś w szkarłatnym domu, siedzibie dostawców najlepszej skumy poza Walmorą. Jej tajemnica tkwi w naszym szkarłatnym źródle. Magia zawarta w tej wodzie jeszcze bardziej wzmacnia do... Skoro to twój pierwszy raz, nie ma sprawy. Dobrze, znajdź sobie wolne miejsce i smacznego. Dobra, pokażcie, gdzie oni tak... Kto to tak kaszle? Tutaj, znać panie. Tutaj chcę. I co? Co mam zrobić? Bandyta, rozmawiaj. Zajęta. Gdzie jest wolna? Narkoman. Bogowie, dobra. Nie chciałbym rozliznąć się w takim cesarski dezercer. Gdzie ja mam tu wejść? Z pewnością będzie oznaczać pogruntane kości. Nie mam strychów. Potrzebuję czegoś na ból. No gdzie ja mam się tutaj naszprycować tym? A w ogóle co to mi da? Takie nie. Co ja mam, wiadro wziąć? Wejść do norski towarz. No nie chcę tego. Aha, można się przespać. Kurde, o co chodzi? Usiądź łapka. No wdychamy się. I co? Naprawdę? Dobra, może na łóżko trzeba. To bez sensu jest. Wyglądasz nie najlepiej. A może zapłacisz za siebie jak wszyscy? To nie przytułek dla biedoty. A może zapłacisz za siebie jak wszyscy? To nie przytułek dla biedoty. Jak sobie chcesz. Dziwne to. Dziwne. Nie spodziewałem się tego w Skyrimie. No dobrze, co mam spać? Nie no, tu pewnie to... No tutaj ta kabina dla mnie, tak? Kurde, ja nie mam tego, nie mam wytrycha. No dobra, idę. Chyba, że się prześpię. 8 godzin. No nic, wyjdę stąd, kurczę, bo nie wiem co to jest, ale taka ciekawostka, nie? Pewnie coś... Można się odurzyć. Budzisz się w początku. Wiele bym dał za kufel piwa, by odrzec zmarznięte kości. Nie mam wytrychów. Czyli nie otworzę tej tamtego. Dobra, idę. Zdobędę wytrych, co tu wrócę. Mogę okraść? Wytrych, okradnę. Teraz może. Masz skórę białą niczym śnieg. Boisz się słońca? Stenwar, chodź, zasz? Idziemy. Idziemy się sztachnąć. No. Gdzie tutaj otworzymy teraz? Przelawnik, co ja mam zrobić? Potrzebujesz czegoś? Mogę się cyknąć czy nie? Przelawnik to powinien polecieć. Kurde, nie wierzę. Ja nie mam przelawnika nawet? Kurde. Nie mam przelawnika, nie mogę otwierać? Przelawnik, nie wiem co to wysoki jest. No i po wytrychach, no dobra. Co ja mam z wytrychów? Zaraz zobaczymy. Kowalstwo, zaklinanie, przynajmniej przewracanie, zniszczenie, przywołanie, iluzja. Alchemia, retoryka, kradzież, otwieranie zamków. Nowicjusza czeladnika nie mam, ekspert. Czeladnik zamki.
No przecież mogłem, kurde. Dobra. Muszę jeszcze coś ukraść. Czeladnik, kurde, trzy zamki, trzy wytrychy. No nie jest, tu się wróci, no już tu nic nie ma, tak? Złoto jest. Masakra. Nie zawracaj mi głowy. No nic, dobra, w porządku. No straciłem tutaj oczywiście te wytrychy, no ale trzeba chyba otworzyć, nie? Dobrze, to ja może tu zakończę i polecimy dalej sobie w następnym oczywiście. No ale szkarłatny dom, okej, będzie się wiedział, że tutaj jest. Można później zrobić. Polecimy tutaj oczywiście. Z Brynfoldem, to jest zadanie fabularne. Więc robimy to. Zrobimy to w następnym. Tak jest. No jeszcze trochę dojdę tam bliżej. Tutaj. Dajcie nam słońce. No ale ciekawe, czkarłatny dom, no. Dobra, idę. Idziemy bliżej. Poranek. Ale to wygląda rzeczywiście świetnie. Jesteśmy coraz bliżej. Pewnie tutaj. Nie. Dwóch pająków, dwa pająki. Kurde, one są takie mocne. Nieźle. No, okej. Tutaj też dużo do zwiedzania. Dużo kolejne miejsca do eksploracji. No i dobrze, okej, w porządku, więc to chyba górą może. Czy nie, czy nie. Czy tu też się dojdzie? No na górę pewnie zechce do odkrycia. Warto wejść. No, długi odcinek, godzinny, ale już coś tam żeśmy zobaczyli. Coś żeśmy zrobili, coś nie dokończyli, ale do przodu. Tak, tu powoli się wszystko, akcje rozwija i co, nie wejdę tu. Wejdę, coś tu będzie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Kieł Faldara odkryto, super. Złoto, futrzana zbroja, wszystko gorsze. Okej. Podnę cię na plasterki. No, zabijamy. Dobrze, będziemy odtąd eksplorowali. Nagranie się kończy. Dobrze, żeśmy doszli tutaj. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki ze Skyrim. I kolacji nową. Zobaczymy odkąd. A ja serdecznie zapraszam na kolejny odcinek.